Warsztaty wokalne i gitarowe to jedna z propozycji na spędzenie ferii zimowych w Kolneńskim Ośrodku Kultury w Kolnie. Teraz też wspólnie z zespołem, z Dziecięcym Teatrem Muzycznym przygotowujemy się do wyjazdu zagranicznego, który planowany jest w sierpniu do Bułgarii. To będzie taki Eurofestiwal. Dostaliśmy nominację w koniec listopada, czy to początek grudnia w Białymstoku na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki z Radiem Yard. I jest to festiwal, gdzie możemy też również spotkać inne zespoły z całej Europy. No i teraz pracujemy nad repertuarem, nad programem, bo to ma być w formie takiej rozszerzonej, jakby z choreografią również. No, chciałabym bardzo, żeby cały zespół, około 30 osób, wziął w tym udział i żebyśmy wspólnie wszyscy razem pojechali. Teraz też braliśmy udział w konkursie właśnie piosenki w koniec listopada Polski, też zespół Dziecięcy Teatr Muzyczny i Dziecięcy Teatr Muzyczny Junior, bo też powstał drugi jakby zespół z Rytmiko Balerinek, które też się już dziewczyny wzięły się tak bardzo intensywnie do pracy. Nad czym pracujemy teraz głównie? Nad właśnie piosenką angielską. I stąd też te warsztaty z karaoke i z piosenką anglojęzyczną, które nas jakoby mają bardziej przygotować i do tego występu w lato. Wśród uczestników są zwycięzcy konkursów wokalnych. Zajęcia to okazja do przygotowania się do udziału w kolejnych przeglądach festiwalowych. Brałam udział w konkursie w Piszu i to był konkurs piosenki polskiej i tam zdobyłam pierwsze miejsce. I potem za jakiś czas też brałam udział w międzynarodowym konkursie Radia Yard w Białymstoku, gdzie otrzymałam wyróżnienie. I śpiewałam dwie piosenki, Gwiazdą Być, to są musicalowe, i To mój czas. Bo ja się najbardziej, chyba najlepiej, najmocniej czuję w takich piosenkach musicalowych, gdzie można pokazać się ze strony aktorskiej też. Sportowy kompleks Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu to dobre miejsce do organizacji przeróżnych zajęć. Rozhulały się ferie zimowe w Kolnie. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu ma dla dzieci i nie tylko, i dla dorosłych dużo atrakcji. Od godziny 10 do godziny 12 można skorzystać z hali. Jak widzimy tutaj, dzieci po prostu korzystają z różnych form. Tory sprawnościowe, rolki, piłka nożna. Na basenie mamy przygotowany dla dzieciaków specjalny tor pompowany, na którym po prostu można powygłupiać się, pobiegać, popływać, bezpieczny pod okiem dodatkowo zatrudnionego ratownika, który po prostu pilnuje bezpieczeństwa dzieci, jest określony do niego regulamin, czyli jest jakaś dodatkowa atrakcja. Tor będzie rozstawiony przez tydzień, wszystkie dzieci mogą wchodzić za dosłownie 2,25 dzięki panu burmistrzowi, który stosuje tutaj ulgę 50%. Dodatkowo mamy jeszcze na obiektach sportowych dodatkowe zajęcia kulturalne w związku z przebiegającym w tej chwili modernizacją Domu Kultury. Są to, powiedzmy, nauka gry na gitarze, śpiew, będzie karaoke, będą konkurs z języka polskiego, czyli mamy wszechstronne zajęcia tutaj u nas na obiektach. W drugim tygodniu ferii mamy przygotowany 3-dniowy turniej w piłkę nożną dla kategorii wiekowych, szkoły podstawowe 1, 4, 5, 8 i szkoły gimnazjum i szkoły średnie. Oraz dodatkowym atrakcją będzie nauka pływania, rozszerzona taka nauka pływania dla dzieci właśnie, które będą chciały skorzystać z doskonalenia form pływania. Wyścigi na rolkach są jednym z fajniejszych pomysłów na ferie. Jeździmy na rolkach na czas, różne takie zawody są i ćwiczymy różne. I ćwiczymy tą naszą pasję i trenujemy. Najlepiej to wychodzi mi, tak na rolkach to najlepiej wychodzi mi w ogóle jeżdżenie. To jest taka moja wielka pasja. Może gdzieś na razie żadnych nie miałam, ale myślę, że będę miała. Na rolkach, bo tak normalnie to jest zimno, tak na łyżwach na przykład, na jakichś lodowiskach trzeba nosić czapki, kurtki, a ja nie znoszę akurat nosić kurtek i dlatego wolę rolki.
Kolejny punkt programu ferii zimowych w Kolnie to zajęcia na pływalni. Przebojem tegorocznych ferii okazał się wodny tor przeszkód.